Kiedy ruszały rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów przy okazji startu rekordzistów, wydawało się, że trzeba założyć różowe okulary, aby zobaczyć Bielszczan w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski 19-latków. Zgadza się, zaliczyliśmy bardzo duży fast start, ale ten fast start pozwolił nam na to, że mogliśmy się odbudować, mogliśmy też personalnie się odbudować, jak i również zaliczaliśmy progres poprzez trening, poprzez zajęcia treningowe. No, dzisiaj już jesteśmy na, można powiedzieć, na finiszu naszych przygotowań do Mistrzostw Polski. Myślę, że jesteśmy poprzez doświadczenie, które miało miejsce na samym początku, czyli fast start, jesteśmy tam, w którym miejscu, w którym jesteśmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok na mistrzostwach. Czy Centralna Liga Juniorów Futsalu po Twoich doświadczeniach i chłopaków z minionych miesięcy ma sens? Centralna Liga Juniorów, ja uważam, że jest bardzo dobre pomysło. Jeżeli chcemy rozwijać ten futsal polski, Polsce młodzieżowy, uważam, że jest nie tylko Centralna Liga Juniorów U19, powinno być to samo też U17, moim zdaniem. Wiemy, jakie są problemy finansowo, logistyczne, bo to jest normalna liga, chłopaki grają cały rok na trawie, potem praktycznie nie mają żadna przerwa, grają od razu w futsalu, ale uważam, że jest bardzo dobry krok na rozwoju futsalu, młodzieżowy futsalu. Mam trochę wątpliwości, że Seliotka nie ma swojej drogi. Czyli uważam, że po koniec liga, gdzie gramy 20 minut, zatrzymany czas, idziemy na równe finały, które robią U19 na dwa fazy eliminacji, gdzie grają 12 minut i mają 4-5 meczów dziennie. No to uważam, że dobry krok U19, ale powinno być swoje droga. Może dalej być U19, ale Seliotka w związku z tym, że jest normalna liga, powinno być. Strzelam w związku z tym, że są podzielone na 4 makroregiony. Proste jest robić final 8. Piątek robimy 1/4, sobota, półfinale, niedziela, finale i tyle temat. Ilu ludzi przeszło przez Wasze ręce, to znaczy Andrzej Buciela i Twoje, w trakcie przygotowań? No ponad 20 zdecydowanie. Wybraliśmy dzisiaj 14, która pójdzie na mistrzostwa. Mam nadzieję, że ta 14 da nam pożądany efekt, medal. Będziemy robić wszystko w tym kierunku, żebyśmy mogli go przywieźć do Bielska. W zespole jest kilku chłopaków, którzy mają już za sobą debiut w seniorskim zespole futsalowym. Czy to pucharowy, czy ligowy? Tak, myślę, że to jest na pewno dla nas duży handicap, ponieważ są to zawodnicy, którzy mają określone doświadczenie. Liczymy na to już w momencie, kiedy już będziemy uczestniczyć w finałach. Bardzo na to liczymy i cieszymy się, że jest taka możliwość, że mogli zadebiutować w naszej ekstraklasie. Zatem powodzenia i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo w imieniu drużyny. Mam nadzieję, że wrócimy zadowoleni do Bielska i szczęśliwi.